Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału, dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów wesprzeć, ewentualnie nawiązać ze mną współpracę. A dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję. Liga niezwykłych dżentelmenów, tom drugi. Tom, który przez dłuższy czas był nieobecny na naszym rynku, a jego ceny dochodziły do wręcz czasami troszeczkę absurdalnych kwot, ale dzięki uprzejmości wydawnictwa Egmont ponownie pojawił się on na naszym rynku i możemy kupić sobie wznowienie, które, przyznam szczerze, ja mam pierwszy kontakt z tą pozycją. O ile wcześniejsze te dostępne tytuły z serii Ligi Niezwykłych Gentlemanów, jak najbardziej, posiadam trylogię Nemo, którą mam tu w takich pojedynczych trzech częściach, a dla was ciekawostka, też jest już dostępne wznowienie tylko w jednym zbiorczym tomie. To tyle to właśnie jaki pierwszy tom czytałem. Następnie zaprzestałem dalszych przygód, jeżeli chodzi o Ligę Niezwykłych Gentlemanów, gdyż właśnie nie posiadając drugiego tomu, stwierdziłem, że będę chciał przeczytać je po kolei, tak jak to po prostu przystoi. No i właśnie teraz mam możliwość poznania tom drugi. Jest to standardowy format wielkości zeszytówek, czyli tutaj tak naprawdę nic się nie zmieniło. Tak się prezentuje grzbiet oraz oczywiście tył. Cena okładki to 89.99. Dodatkowo w komiksie jest zawarta taka oto gra w niezwykłych dżentelmenów, która wygląda następująco. Po prostu dodatek do komiksu. Co do autorów tego, tej pozycji, no to chyba nie muszę przedstawiać tych dwóch nazwisk. Przede wszystkim pan Alan Moore, czyli legenda komiksu. No i Kevin O'Neill też nie jest przypadkową postacią. Także nie będę się rozwodził, co stworzyli ci dwaj artyści, bo każdy szanujący się komiksiarz doskonale wie, przy czym maczali swoje zgrabne i sprawne dłonie, czy to pisąc, pisząc scenariusz, czy to wykonując jakieś rysunki. Co do samego komiksu, historia Ligi Niezwykłych Dżentelmenów w tomie drugim jest swoistym hołdem, bym powiedział, do twórczości fenomenalnego pisarza Wellsa. Postać, która też, jeżeli chodzi o y, książki, nie jest postacią anonimową. Wręcz przeciwnie, jest to ikona, y, jeżeli chodzi o gatunek science fiction przede wszystkim. I tutaj właśnie tego typu zabiegi jak najbardziej znajdziemy. Czyli przede wszystkim są nawiązania do dwóch dzieł, y, Przyznam się szczerze, które czytałem w formie książkowej mogę się pochwalić, że jeszcze jakiś czas temu, kiedy miałem więcej czasu na czytanie komiksów, przepraszam, książek, a nie tylko komiksów, które zajmują mi teraz większość wolnego czasu, no to właśnie miałem przyjemność przeczytać m.in. Wyspę Profesora Moro oraz Wojnę światów. I tutaj właśnie już. Sam fakt, sam początek tego komiksu, kiedy widzimy tego typu stwora, i później z czasem będzie ich tu więcej, to już od razu zauważyłem, że mówię: tak, to jest to. Tutaj Alan Moore musiał właśnie jak najbardziej podejść właśnie do tego w taki sposób. W następnej części komiksu też znajdziemy kolejne właśnie nawiązanie, tylko wtedy tutaj już mamy do czynienia z wyspą profesora Moro. O czym jest przede wszystkim komiks? No, pomijając fakt, że są tutaj takie postacie, jakby choć Mr. Jekyll Pan Hyde, prawda? mamy Kapitana Nemo, czy Griffina, mówiąc w skrócie, a znanego bardziej jako niewidzialnego człowieka, czyli mówiąc to nie naszemu Invisible Man. No właśnie tutaj mówię o tej wojnie światów i nawiązań. Także tak, kosmici właśnie w szybkim skrócie atakują Ziemię, Tutaj bardziej bym powiedział, że może Anglię, czy jak to woli, wyspy brytyjskie, nie wiem, sami sobie dopowiedzcie to. No i oczywiście te potwory, te właśnie nawiązania do wyspy, przepraszam, do wojny światów tutaj właśnie od razu pokazują, że jest inwazja kosmitów. No i oczywiście liga niezwykłych gentlemanów jako grupa do zadań specjalnych, bym to tak nazwał troszeczkę tacy. W pewnym sensie, super bohaterowie, prawda, jakby nie patrzeć, mają za zadanie ochronić y, oczywiście Ziemię. No i właśnie mamy także, pierwszy etap dzieli się na tą wspomnianą przeze mnie y, wojnę światów, kiedy część z nich z kapitanem Nemo na czele właśnie y, zostają na miejscu, próbują w jakikolwiek sposób, ale jednak bronić, y, oczywiście. Ziem. Natomiast Quaterman między innymi o to piękną tutaj kobietą, która oni wyruszają właśnie do tajemniczego miejsca, gdzie, jak się później okazuje profesor Moro. Tam na nich oczekuje, oczekuje ze swoimi eksperymentami i to właśnie. Tam, że tak powiem, zaczyna się dziać dalsza część tego, tej, tej historii, tego etapu, związanego właśnie z obroną Ziemi. Jak to wszystko wygląda w międzyczasie? Jak to się tutaj oczywiście prezentuje? Co się dowiadujemy? Jedna scena z, Jekyll, z, z panem Hyde'em, w sumie, tutaj i z niewidzialnym człowiekiem też pojawia się w pewnym miejscu i powiem Wam szczerze, Wow. Ten, kto może już czytał ten komik, doskonale wie, o co chodzi, a jeżeli nie, to trochę się uśmiałem, trochę to takie może było niesmaczne, ale jednak Mr. Hyde to jest, to jest szalony gość. Więc, Więc tak, jak najbardziej... Dość nietypowa sytuacja będzie miała miejsce, ale nie tylko ona. Dochodzi też do erotycznych doznań, jakie tutaj przeżywają nasi bohaterowie i wiele, wiele innych wątków, które się pojawiają. Bardzo ładne prezentacje, przede wszystkim tych właśnie postaci z Ligi Niezwykłych Dżentelmenów, co widzimy tutaj. Fajne rysunki, takie troszeczkę nietypowe. I oczywiście nowy almanach podróżniczy, który. Opowiada różne historie w ten sposób, powiem, które czyta się długo. Można troszeczkę szybciej, skrótowo przewertować to, ale no, to, co ma do powiedzenia artysta światowej sławy, no to tutaj naprawdę trzeba mieć bogatą wyobraźnię, trzeba być osobą naprawdę no, taką iście murowską, że tak powiem, aby. Aby móc zaprezentować nam tego typu rzeczy. Więc tak, jak najbardziej, jest to bardzo fajne. Przede wszystkim też dodatkowym, fajnym bonusem tu jest to, że są przedstawione okładki. I to mi się bardzo spodobało. Myślałem, że już na to nie będzie miejsca, a tymczasem coś takiego jest. I to dodatkowo dało mi do takiej właśnie większej satysfakcji, dodatkowej wartości, jeśli chodzi o ten komiks. Mało tego. Jak chcecie możecie zbudować scenę Utiliusa z papieru. To to już jest w ogóle wow, szacun, naprawdę szacun. I wiele innych dodatków bonusowy, bonusów tutaj, które się znajdują. No jednak to jest liga niezwykłych gentlemanów. I ten komiks, co tutaj dużo mówić, też jest właśnie przez to niezwykłą pozycją. Naprawdę świetnie się przy nim bawiłem. Nie wiem, czy nawet nie lepiej niż przy pierwszym tomie. Oczywiście będę chciał dalej kontynuować historię z pozostałymi tomami. Trzecim, czwartym, mam też to wydanie zbiorcze burza, gdzie pojawiały się te inne takie pojedyncze, tak? Coś na zasadzie, które o historię. Więc dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście poznać dalsze losy tych bohaterów, dalsze tomy. Abym wam zaprezentował. Oczywiście, gdybyście chcieli kupić komiks, to na dole w opisie znajdziecie link. Gdzie możecie po prostu to zrobić? Ułatwiam Wam, daję taką możliwość. Oczywiście miło widziane, spolubienie, udostępnienie dzwonek. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z moimi materiałami. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.